Niemcy już przejmują połączenia polskich portów. O co chodzi? Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, to w najgorszej sytuacji mają być osoby starsze, a polska olimpijka stanie przed sądem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Lećmy z pierwszym tematem. Maersk wycofuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Azji do Gdańska, zmieniając strategię na rzecz niemieckich portów. Co oznacza to dla polskiego transportu morskiego? Od przyszłego roku Gdańsk straci bezpośrednie dostawy kontenerowe z Azji na rzecz niemieckich portów, jak Wilhelmshaven i Bremerhaven. Maersk i Hapag-Lloyd w ramach nowego sojuszu Gemini Cooperation połączą siły, tworząc wspólną flotę 290 statków. Nowa strategia ma na celu skrócenie okresu dostaw, zwiększenie elastyczności oraz obniżenie emisji. Jednakże Gdańsk pozostanie jednym z kluczowych portów na Bałtyku, pełniąc rolę portu fiderowego. Decyzja Maersk i Hapag-Lloyd zmienia układ sił na Bałtyku i Morzu Północnym. Gdańsk straci bezpośrednie połączenie z Azją, co oznacza, że potężne kontenerowce Maerska nie będą już cumować w polskim porcie. Przeładunek towarów będzie odbywać się w niemieckich portach, skąd mniejsze jednostki będą dostarczać kontenery do Gdańska. Zapytany o przyczyny tej decyzji, Rainer Horn, przedstawiciel Maersk na Europę, wyjaśnia, że nowa koncepcja ma na celu zwiększenie szybkości i niezawodności przesyłek. System Piasty i Szprychy zakłada, że kontenery będą trafiać do polskiego portu szybciej i z mniejszym ryzykiem opóźnień. Nowa strategia obejmuje zmniejszenie liczby portów obsługiwanych bezpośrednio przez Maersk, co ma poprawić efektywność logistyczną. W ramach nowej strategii liczba portów w usłudze mainliner z Azji do Europy Północnej zostanie zmniejszona do 5-6 zamiast obecnych 11-13. Główne porty to niemieckie Bremerhaven, Wilhelmshaven, Hamburg, brytyjski Felixstowe oraz holenderski Rotterdam. Pozostałe porty, w tym Gdańsk, będą obsługiwane poprzez połączenia dowozowe, co ma przynieść korzyści w postaci skrócenia czasu dostaw i zwiększenia niezawodności. No i mamy kolejną sprawę, gdzie Niemcy przejmują nasz dotychczasowy biznes. Wmawiane jest nam, że to rozwiązanie ma być niczym innym jak ułatwieniem i nie wpłynie negatywnie, a pozytywnie na dostawy do naszego kraju. W rzeczywistości brzmi to jednak po prostu podejrzanie, zwłaszcza kiedy mamy rząd Tuska u władzy, a tu nagle statki zaczną przybywać do Niemiec zamiast do Polski. Dodatkowo wszelkie, jak do tej pory, zapewnienia pod tytułem będzie dobrze, kończyły się niezbyt przyjemnie dla naszego kraju. Zwyczajnie musimy chyba zacząć bać się tego zwrotu i uważać na wszystko dookoła, co niby ma być dobre. Choć czy już nie uważamy? Polacy już teraz nie mają zaufania do władzy w większym lub mniejszym stopniu. Oczywiście do PiS-u było jeszcze mniejsze zaufanie. Może nie do samego PiS-u, bo PiS wygrał mimo wszystko z Koalicją Obywatelską, nie wygrał z Koalicją Demokratyczną, czyli z tym zlepkiem wszystkich partii, no ale mniejsze zaufanie było oczywiście do PiS-u niż do obecnego rządu, tylko dopiero po jakim czasie od objęcia władzy. Teraz widoczny jest spadek zaufania, może nie tyle do samej Koalicji Obywatelskiej, ale do jego koalicjantów, do koalicjantów Tuska, czyli do Polski 2050, PSL-u i Lewicy. No ale zależnie od tego, z kim konkretnie się porozmawia, no to różną tę opinię będzie mieć. Zaufanie do rządu ma mniej niż połowa ludności w Polsce, to jest oczywiste, bo 43%, podczas gdy 50% ogłasza nieufność. A rząd zamiast starać się odzyskać zaufanie, zazwyczaj nie kryje się z tym, jaki jest naprawdę. No ale cóż, przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Choć co niektórzy są na tyle zaślepieni, że nawet pokazując im wprost przewinienia polityków, no to ci i tak pójdą za nimi w przysłowiowy ogień. No bo jak widzę, te wszystkie manifestacje protuskowe, na których byliśmy, zapraszam zresztą do obejrzenia na kanale Co Mówią Je Macie. Mówię ludziom wprost argumenty typu 100 konkretów, z których zrealizowano kilkanaście i czy czują się oszukani, no to od razu reagują agresją, że nie można tak przecież mówić, to niedobra jest. Lećmy dalej.
XXI wiek, coraz więcej samochodów na drogach i coraz mniej połączeń komunikacyjnych z terenów wiejskich do miejskich. Problem wykluczenia komunikacyjnego może dotyczyć nawet 14 milionów Polaków. Konieczne są rozwiązania na poziomie systemowym, bowiem jest on szczególnie dotkliwy dla osób z małych miejscowości, starszych i samotnych i przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych. Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę, w rozmowie z redakcją biznesową TVN24 opowiada o skali problemu. W Wetlinie, jednej z podkarpackich wsi, słyszymy, że rodzice to taksówki swoich dzieci. Przez brak dogodnych połączeń autobusowych robią trasy po 100 km w jedną i drugą stronę, aby zawieźć syna czy córkę do szkoły. Niektórzy zaczynają tak każdy poniedziałek o 5 rano. Czytamy w reportażu redakcji biznesowej TVN24. Jak informuje portal, dostęp do większych sklepów, szkół czy lekarzy jest znacznie utrudniony. Problemem jest duża odległość, wynosząca nawet kilkadziesiąt kilometrów i brak transportu zarówno, jeżeli chodzi o komunikację publiczną, jak i prywatną. W najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby starsze, chore i samotne. Redakcja podaje kolejny przykład, tym razem z województwa zachodniopomorskiego. Kobieta po 50 jeździ ze Szczecinka do Machowina do syna z porażeniem mózgowym, który mieszka w tamtejszym domu pomocy społecznej. Samochodem to prawie 2 godziny, ale autobusem już cały dzień, czytamy. Najtrudniej jest zimą, kiedy kursów jest jeszcze mniej. Wtedy kobieta musi czekać 2 godziny. Ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że problem wykluczenia komunikacyjnego dotyka w szczególności mieszkańców mniejszych miejscowości lub wsi. Odpowiada Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na pytania biznesowej redakcji TVN24. Autobusem do miejscowości Skiniówek, gdzie musiały się przesiadać do innego autobusu. A z problemem wykluczenia komunikacyjnego mogłoby po części przynajmniej starać się poradzić właśnie przez budowę CPK, bo CPK to nie jest tylko lotnisko, ale również sieć konkretnych kolei, żeby z jak największej liczby miejscowości można było się do tego CPK dostać. No i tam jest właśnie w planach również rozbudowa sieci polskich kolei. Oczywiście nie chodzi tam typowo o jakieś małe miejscowości, no ale jak już będzie rozbudowana ta główna sieć, to wtedy łatwiej o połączenia i z mniejszych miejscowości. Chyba w takim kierunku powinniśmy iść, ewentualnie po prostu do najbliższej stacji. Jeśli byłoby więcej wtedy klientów, to też można by było puścić jakieś autobusy czy cokolwiek. Generalnie dobrze by było inwestować w tę komunikację zbiorową, bo jest to, jakby nie było dla wielu osób, jedyna możliwość do tego, żeby podróżować w jakikolwiek sposób po Polsce. No a moim zdaniem jest to bardzo efektywna, fajna i skuteczna możliwość transportu, dużo lepsza niż samochód, jeżeli podróżuje się zwłaszcza po dużym mieście, no ale też z miasta do miasta. Ja w ogóle wolę jeździć pociągiem jeszcze do czasu, aż się, ale żeby nie było, nie mówię właśnie o małych miastach, gdzie jest, albo już o wioskach tym bardziej, gdzie po prostu ta komunikacja jest słaba. Mówię to z perspektywy mieszkania w Warszawie, czy wcześniej jeszcze we Wrocławiu, gdzie no, ta komunikacja niestety jest znacznie gorsza. No ale z perspektywy mieszkania w Warszawie i podróżowania po Polski z Warszawy, jest to dla mnie dużo wygodniejsze, żeby wsiąść nawet w pociąg i jechać 6 godzin w jakieś miejsce niż 4 godziny samochodem, z tego względu, że nie męczę się tak, że po prostu mogę sobie odpalić laptopa, popracować, pograć w coś, poczytać, pooglądać jakiś film, cokolwiek można zrobić w tym czasie, no i ja się tam po prostu relaksuję, a jadąc za kółkiem dojeżdżam, jestem znacznie bardziej zmęczony niż po 6-godzinnej podróży pociągiem, no a dodatkowo czas tych 4 godzin mam po prostu zmarnowany. No jasne, można posłuchać sobie jakiegoś audiobooka czy cokolwiek, w trasie to jeszcze zdaje rezultat, no ale w mieście już nie za bardzo, no bo ja przynajmniej tak mam, że ja się nie skupię w 100% na podcaście, kiedy no jeżdżę w jakichś korkach i muszę co chwilę, wiecie, no mieć wyczuloną uwagę, żeby przypadkiem komuś w tyłek nie wjechać, więc to też, no słyszę, co jest w tym podcaście, ale w zależności od sytuacji na drodze jedne informacje do mnie docierają, a drugie nie, więc w 100% nie jestem skupiony na treści tego podcastu. Także komunikacja moim zdaniem jest po prostu fajna, efektywna, no i dobrze, żeby była efektywna pod względem i czasowym, i dostępnościowym, bo no z tym jest największy problem niestety w Polsce, plus oczywiście cena. Cena komunikacji zbiorowej jest masakrycznie duża. Żeby zachęcić większą liczbę osób do tego, żeby korzystali z komunikacji zbiorowej, z takiego PKP czy z autobusów, no to cena powinna być zdecydowanie niższa. Bo często, bo dla nas na przykład, jak my mamy 4-osobową rodzinę, no to podróż w nasze rodzinne strony
PKP Intercity jest droższa niż podróż samochodem. Bo te ulgi jednak dla rodzin z dziećmi nie są jakieś bardzo duże. A wydaje mi się, że jeśli chcemy zachęcać ludzi, no to powinniśmy właśnie w tym kierunku te dotacje przekierowywać. Bo no, dużo taniej byłoby po prostu kupić sobie jakieś byle auto w gazie. No i jeździć w tej WF-te. Można zabrać 5 osób, a koszt wyjdzie z 2 razy tańszy. Więc no cena też jest problemem. Lećmy dalej. Kłopoty medalistki Igrzysk Olimpijskich Zofii K. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko windsurferce. Ma odpowiedzieć za oszustwo w związku z przejęciem mieszkania. Jak podaje TVN24, akt oskarżenia skierowano do sądu pod koniec kwietnia. Zarzuca się w nim windsurferce oszustwo, za co grozi 8 lat więzienia. Oskarżony jest także notariusz, który stanie przed sądem za niedopełnienie obowiązków służbowych. O sprawie wcześniej pisał Onet. K. przejęła mieszkanie po ojcu. Śledczy mieli podejrzenia, że w chwili przepisywania lokalu stan zdrowia mężczyzny wskazywał, iż nie była to świadoma decyzja. Mieszkanie przepisano bowiem tuż przed jego odejściem, co wywołało oburzenie u innych członków rodziny. Pełnomocnik K. przekonywał wówczas, że sprawa ma charakter rodzinny, a jego klientka nie ma nic do ukrycia i jest spokojna o pozytywne zakończenie postępowania. K. to utytułowana sportsmenka, mistrzyni świata i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W ostatnim czasie K. wywołała wiele kontrowersji swoimi wypowiedziami na temat osób LGBT, gdy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności. K. mówiła, że nie o taką Warszawę walczył w powstaniu jej dziadek. Jak nawet nie będę mieć tego medalu, to mam po prostu dać się wszystko, nie poddać się. Pływać swoje, pokazać, że jestem dobrym żeglarzem. No i taka oto nieprzyjemna ciekawostka dnia na koniec tego odcinka. Piszcie, jakie chcielibyście ciekawostki dnia słyszeć w kolejnych materiałach. No a teraz ja już się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i heja.